TVRadom.pl przedstawia relację ze spotkania w Domu Kultury w Kozienicach 19 grudnia 2010 roku. Tematem spotkania jest katastrofa smoleńska Fakty i Mity. Kurs specjalny Anita Gargas. Program poprowadzi Piotr Kołodziejczyk. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Piotr Kołodziejczyk. Chciałem wszystkich przywitać. Na początku naszego wspaniałego gościa i małżonkę po fachu, panią Anitę Gargas. Witam także reprezentację parlamentarzystów. Na razie jest pan poseł Suski. Witam pana poseł Suskiego. Ale jeszcze dojedzie do nas pan senator Karczewski. Tematem dzisiejszego spotkania będzie katastrofa smoleńska, a raczej to, co się z nią dzieje. I na tym spotkaniu właśnie porozmawiamy z panią Anitą. Ona wie więcej niż my i prosimy o jakieś informacje pani. Witam Państwa serdecznie. Przede wszystkim bardzo dziękuję, że Państwo tak licznie przybyli na spotkanie ze mną w okresie, kiedy wszyscy zajmują się przygotowaniami do świąt. Szczerze powiedziawszy, jestem bardzo, bardzo zaskoczona tak licznym Państwa przybyciem. Jeszcze raz dziękuję. Mam nadzieję, że spotkanie będzie warte przerwania Państwa krzątaniny świątecznej. A spotykamy się w bardzo szczególnym momencie, zwłaszcza dla dziennikarzy śledczych, takich gazet jak Gazeta Polska, czy takich programów jak Misja Specjalna. Dziennikarzy, którzy od początku stawiali sobie za priorytet wyjaśnienie przyczyn katastrofy smoleńskiej. I właśnie teraz odczuwamy satysfakcję związaną z tym, że osoby, które nas wyśmiewały, wyszydzały od autorów spiskowych teorii dziejów, teraz przyznają nam rację. A o czym mówię? O ostatnich wypowiedziach pana premiera Donalda Tuska, który przyznał, że raport sporządzony przez komisję pani Janowiny nie odzwierciedla stanu faktycznego i że strona polska będzie kwestionować duże fragmenty tego raportu. Ja przypomnę, że od pierwszych godzin po katastrofie byliśmy karmieni fałszywymi, kłamliwymi wręcz tezami o tym, że należy spokojnie czekać na wynik śledztwa prowadzonego przez Rosjan, że nie można zaogniać stosunków polsko-rosyjskich tylko dlatego, że komuś się spieszy, albo tylko dlatego, że ktoś uważa, że Rosjanie prowadzą badanie w sposób nieprawidłowy. My uważaliśmy, dziennikarze, tacy właśnie jak dziennikarze z Gazety Polskiej, dziennikarze Misji Specjalnej czy naszego dziennika, uważali, że nie wszystko się toczy tak jak należy, a nawet wręcz można powiedzieć, że większość się toczy nie tak jak należy. Ja jestem jedną z nielicznych dziennikarek, które pofatygowały się do Smoleńska, bo bardzo wielu dziennikarzy pisze o Smoleńsku, ale nawet tam nie pojechało. I każdy, kto tam był, musi uznać, że informacje, które do nas docierały od pierwszych godzin po katastrofie, po prostu nie trzymają się kupy. Bo tam nic się nie zgadza. Przede wszystkim teren, na którym rozbił się samolot, jest bardzo mały. Po drugie, jest bardzo, a jak jest mały, to dlaczego w takim razie nie został dokładnie przebadany? Dlaczego wszystkie szczątki nie zostały zebrane? Gdyby to był teren olbrzymi, tak jak na przykład w przypadku Lockerbie, gdzie szczątki były porozrzucane na przestrzeni kilkunastu tysięcy hektarów, no to rozumiem, że można coś przeoczyć. Ale to była naprawdę niewielki zagajniczek, niewielki kawałek wokół muru, przy murze dotykającym do lotniska Siewiernia. Po drugie, słynna brzoza, o którą miał zahaczyć nasz Tupolew,
i stracić na tej brzozie skrzydło, część skrzydła. Owszem, jest złamana i do dziś można ją obejrzeć, ale ten czub brzozy upadł nie w tą stronę, która wynikałaby z fizycznych, z fizycznej konieczności. Po prostu upadła w stronę lot, z której przyleciał samolot, co nie jest zgodne z zasadami fizyki. Brzoza ta jest niewielka, więc w przypadku samolotu, który jest jak pancernik, latający pancernik, to jest tak, jak można by porównać uderzenie samochodu z małym krzaczkiem. Prawda? Można sobie porysować coś, ale na pewno w związku z tym nic nie odpada z tego samochodu. I wiele innych elementów można zauważyć gołym okiem, kiedy się tam jest na miejscu. I zadawałam sobie pytanie, dlaczego dziennikarze tak niechętnie stawiają trudne pytania w tej sprawie, dlaczego uciekają wręcz od zadania pytania podstawowego, na które powinniśmy w pierwszym rzędzie odpowiedzieć, żeby móc dalej zajmować się tą sprawą. Dlaczego w zasadzie wykluczamy, że to mógł być zamach? Dlaczego my wykluczamy? I niestety to nie jest modne, żeby pluć do swojego gniazda, ale ja muszę tutaj wrzucić kamyczek do naszego dziennikarskiego ogródka. Nasi dziennikarze z rozmaitych powodów, może dlatego, że są tchórzami, może dlatego, że lubią mieć święty spokój, może dlatego, że idą na łatwiznę, może dlatego, że są uzależnieni ekonomicznie od swoich pracodawców, nie chcą zajmować się tym tematem. Oczywiście leni jest wśród dziennikarzy najwięcej. Aha, to lenistwo nie jest typowe tylko dla dziennikarzy śledczych. Ja tutaj przypomnę przykład sprzed bodaj roku. Przykład, który jest takim dla mnie najbardziej jaskrawym przypadkiem lenistwa dziennikarskiego. Kiedy zmarł słynny kompozytor Maurice Jarre, autor wielu kompozycji do filmów, bardzo znana postać. Cały świat kultury oczywiście bardzo ubolewał po tej stracie. Ukazały się nekrologi w prasie i w tych nekrologach, w notkach poświęconych temu kompozytorowi można było znaleźć cytat z jego ostatniego wiersza. Cytat, który brzmiał mniej więcej tak, że jak odejdę, to będę słyszał muzykę, która będzie grała w moim sercu i nikt inny jej nie będzie mógł słyszeć. Okazało się po jakimś czasie, po 2-3 tygodniach, że Maurice Jarre nie napisał takich słów nigdy. Te słowa wymyślił pewien młody student dziennikarstwa i socjologii, i zaraz po tym, jak usłyszał, że Maurice Jarre zmarł, dokonał wpisu w Wikipedii. I wszyscy dziennikarze, którzy pisali na temat Maurice'a Jarre'a, sięgali do Wikipedii i, mówiąc krótko, zrzynali ten cytat, bo im bardzo pasował, taki był a propos i na czasie, i w ostatniej chwili napisany przez kompozytora. Ten student, który, jak mu się wydawało, robi eksperyment, na który się nikt poważnie nie nabierze, był zaskoczony szerokością tego, co mu się udało. Bo i amerykańscy dziennikarze, i angielscy, i francuscy, rzekomo znający się na filmie i na muzyce, sięgnęli po ten cytat. Nawet w Guardianie, to jest taka gazeta, no już naprawdę poważna, w nekrologu użyto tego cytatu. Czyli mówiąc krótko, dziennikarze z całego świata
znaleźli się tacy dziennikarze, którzy nawet nie sprawdzili źródła informacji. Jedynym źródłem informacji dla nich była Wikipedia. Ja mówię o tym dlatego, że to jest taki klasyczny przykład lenistwa i pójścia na łatwiznę. I to nie jest typowe tylko dla dziennikarzy z Polski, ale niestety w przypadkach, kiedy wchodzi w grę jeszcze odwaga osobista, jest to taka wygodna postawa, prawda? Idę po najmniejszej linii oporu, po taką drogą, którą idą wszyscy inni, prawda? No, skoro nawet prezydent, kiedy mówi o Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, sięga do Wikipedii, to ja też. Ja będę pisał to, co inni piszą o tragedii smoleńskiej, po co mam jechać, jak inni nie jadą, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest przypadłość dotykająca większości dziennikarzy, świata dziennikarskiego w Polsce, ale jest jeszcze ta część, która jest żywotnie zainteresowana z różnych powodów, żeby sączyć, żeby utrwalać teorie od początku kłamliwe i nieprawdziwe. No, na przykład teoria związana z tym, że Tupolew krążył 3 razy czy 4 razy nad lotniskiem Siewiernej, zanim wylądował, była ochoczo powtarzana przez polskich dziennikarzy, z których nikt się tak naprawdę nie pofatygował, żeby sprawdzić jej źródło. Podobnie było z tą znajomością języka, prawda? Jak Państwo pamiętają, rzekomo polscy piloci mieli nie znać rosyjskiego i dlatego mieli mieć kłopoty z prawidłowym zrozumieniem komend zwierzy, kontroli lotów. No i kto tę wersję spłodził? I dlaczego była powtarzana przez Polskę? To znaczy przez polskich dziennikarzy w Polsce. Bo rozumiem, że pan Pliusnin, który udzielił wywiadu zaraz po tym, jak został zwolniony po przesłuchaniu, to też dla mnie jest bardzo zdumiewające, że przesłuchanie trwało, jednego z najważniejszych świadków trwało 3 godziny, po czym ten pan idzie do radia i mówi to, co należy, że tak powiem w cudzysłowie. Więc jeśli pan Pliusnin pewną teorię ukuł, ale teoria to jest tylko taka teoria, która jego broni, bo wiadomo, że jeśli Polacy nie zrozumieli, piloci nie zrozumieli komend, to te komendy były prawdziwe, prawidłowe, wydawane przez wieżę kontroli lotów. To dlaczego dziennikarze nie sprawdzili, jaki miał interes pan Pliusnin, żeby takiego wywiadu udzielać? Nie sprawdzono tego, tylko powtarzano. Efekt jest taki, że na całym świecie i w Niemczech, i we Francji, i w Stanach Zjednoczonych pokutuje już w tej chwili na dobre, zadomowiła się teoria, że to Polacy szarżujący niepotrzebnie zabili prezydenta i wszystkich innych na pokładzie Tupolewa. Wiemy to o tej pokutującej teorii, wiemy od ludzi, którzy takich jak na przykład pan mecenas Hambura, którzy reprezentują członków rodzin ofiar katastrofy i próbują zainteresować opinię publiczną światową tym, co się dzieje wokół tego śledztwa. Bardzo wielu dziennikarzy w Polsce, może zadam Państwu pytanie, jak Państwo sądzą, czy po 1989 roku ci, którzy zajmowali się dezinformacją i dezintegracją, czyli podstawowymi propagandowymi instrumentami służb specjalnych komunistycznych, nagle się zdematerializowali? No nie, prawda? Myślę, że w takich momentach właśnie jak katastrofa smoleńska, oni są uruchamiani. Być może sami od siebie uważają za stosowne trochę namieszać, a być może ktoś pociąga za sznurki, które moim zdaniem nigdy tak naprawdę nie zostały przecięte. I takich dziennikarzy również niestety mamy w Polsce. No i oczywiście dziennikarze, którzy otrzymują polecenia od przełożonych, za którymi stoją
rozmaite kapitały. I tutaj nie ma co ukrywać, jak jest kapitał uzależniony od konkretnego środowiska, lobby, środowiska politycznego i to środowisko życzy sobie takiego, a nie innego informowania o katastrofie, to dziennikarz nie będzie się wyłamywał, bo taki dziennikarz jest ekonomicznie związany z tym konkretnym medium. Bardzo wielu dziennikarzy dało sobie narzucić kaganiec w postaci kredytów, a kredyt jest tak jak, no, jak najgorsze uzależnienie dla dziennikarza. Bo wystarczy przyjść do takiego dziennikarza i powiedzieć: stary, za 2 godziny cię nie ma, jeśli nie napiszesz takiego, a nie innego tekstu. Za 2 godziny cię nie ma. Jak spłacisz kredyt za willę w Konstancinie? Prawda? Albo za willę w Wilanowie. Gazeta Polska jest jednym z tych nielicznych mediów, za którymi nie stoi żaden kapitał, żadne środowisko, które mogłoby narzucić nam, dziennikarzom, samocenzurę na przykład, autocenzurę. Gazeta Polska utrzymuje się, jak Państwo wiedzą, ze sprzedaży i to nas naprawdę czyni niebezpiecznymi, bo jesteśmy również jak wyrzut sumienia dla dziennikarzy. No bo jednak bardzo wielu dziennikarzy pracujących w takich mediach jak TVN ma resztki przyzwoitości w sobie. I oni widzą, że ci z takiej gazety, która jest poniewierana, pogardzana, od kilkunastu lat próbują podważyć naszą wiarygodność, oni mimo wszystko robią to, co do dziennikarzy należy. Popatrzą władzy na ręce, wykazują się odwagą osobistą, niejednokrotnie są w rozmaity sposób szykanowani, atakowani, również prywatnie. O czym my nie jesteśmy skłonni informować, bo to nie jesteśmy od tego, żeby się użalać nad sobą, ale są konkretne przypadki, gdzie wręcz wkracza się na pole rodziny. I jesteśmy jak wyrzut sumienia, my, dziennikarze takich mediów jak Gazeta Polska czy nasz dziennik. Dlatego tak naprawdę nikt nas nie kocha. Tylko nasi czytelnicy, państwo, dla których tak naprawdę pracujemy i są państwo jak no ktoś, dla kogo warto naprawdę pracować. Proszę o tym wszystkim pamiętać, kiedy właśnie w takich momentach jak teraz, z jakim mamy do czynienia teraz, kiedy po tylu miesięcach od katastrofy pan Donald Tusk mówi, że no jednak coś jest nie tak z tym raportem. I proszę zobaczyć, jaka jest cisza. Informacja o bardzo ważnym stwierdzeniu pana premiera znalazła się na jakichś głębokich stronach w gazetach. Gazeta Wyborcza, ile dobrze pamiętam, 5. strona. No premier mówi coś tak istotnego, co może rzucić się cieniem na stosunki polsko-rosyjskie, jest na 5. stronie. I w ogóle nie jest opatrzone żadnym komentarzem. Natomiast jeszcze parę miesięcy temu ludzie, którzy chcieli zwrócić uwagę na przykład kongresmenów czy senatorów w Stanach Zjednoczonych, byli na pierwszych stronach wyszydzani i określani jako ci, którzy ocierają się o zdradę narodową. Pamiętają Państwo, prawda? Chodzi o pana Macierewicza, panią Fotygę.